Może tutaj, przecież nie ma tutaj bramki, która zakazuje mieszkańcom sołectwa przychodzić do domu kultury. Chcemy, żeby ten dom kultury żył tętnym życiem i żeby tu wszyscy mieli szansę znaleźć miejsce siedzące i znaleźć coś interesującego. I to samo chcemy, żeby było na terenie sołectwa Gorzyca. Te uroczystości, które są ostatnio organizowane w szkole podstawowej w Jedynce, to słuchajcie, no, sada się gości na krzesełkach na korytarzu i akademie te na 11 listopada, które się odbywają, no to są w bardzo skromnych warunkach tam organizowane, chociaż frekwencja jest bardzo duża. Chcemy, żeby to, co się da zorganizować, żeby te warunki oglądania, przeżywania tych uroczystości Akademii były o wiele lepsze. I myślę, że tutaj no nie ma pani Sotys, ale ja bym w imieniu Rady Sołeckiej i pana dyrektora Surdego też zapraszał państwa do nas, do szkoły Jedynki, żeby zobaczyć, jak te uroczystości tam wyglądają i jak, w jakich warunkach one są przygotowywane. I chcemy, żeby te uroczystości, akademie, spotkania na terenie sołectwa też miały swoje lokum i żeby to służyło wszystkim. I proszę państwa, jeszcze jedno dopowiem, bo pewno się pojawi temat. Ta sala, która jest w tej chwili, służy wszystkim. Mieszkańcy osiedla też korzystają z wynajmu tej sali tam na terenie remizy w Gorzycach. Strażacy nie dzielą mieszkańców na mieszkańców sołectwa czy mieszkańców osiedla. Wszyscy mają dostęp, jak tylko jest wolny termin, można tą salę wynająć na jakiekolwiek uroczystości, na 18, na komunię, na spotkania towarzyskie. Także tu wszyscy mają do tych sal dostęp i bez po prostu dzielenia mieszkańców na jedną część czy drugą. Ale wróćmy, proszę państwa, bo czas nam nieubłagalnie płynie. Proszę państwa, zauważyliście, że też w ostatnim okresie bardzo dużo zrobiliśmy na osiedlu, jeśli chodzi o taką modernizację obiektów szkolnych. Mamy do dokończenia ten temat. Zostały nam sale gimnastyczne i budynek gimnazjum i łączniki. Jest na to też gotowy projekt. Czekamy na nabór. Prawdopodobnie nabór będzie w styczniu, ale musimy mieć zapewnione środki zewnętrzne. W tej chwili ten nabór nie jest ogłoszony. Na początku roku będzie nabór na termomodernizację, takie mamy sygnały i też ten wniosek pewno trzeba będzie złożyć, bo żeby było zaniechania, nie złożenie tego projektu. Czyli to też się dzieje na naszym osiedlu. Chociaż do szkoły na osiedlu chodzą też uczniowie, wasze wnuki, wasze dzieci, ale chodzą też uczniowie, którzy pochodzą z części sołectwa. Także to tutaj nie rozgraniczamy. Rodzice mają prawo zamieszkać tam, gdzie chcą i mimo, że obowiązuje realizacja, jak tylko mamy miejsca w szkołach jednej czy drugiej, to te dzieci tam są, młodzież są przyjmowane i nie ma tutaj ograniczeń. Wybudowaliśmy też, proszę państwa, budynek socjalny na ulicy Żliwki i Góry. W tej chwili jest zasiedlony. Część jeszcze, znaczy dwa mieszkania są w trakcie zasiedlania. Są to też mieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Nastawiliśmy się w zeszłym roku i od początku roku mieszkają tam powodzianie. W tej chwili już powodzianie, którzy opuścili ten budynek, zwolnili miejsca dla mieszkańców, którzy mają wyroki egzekucyjne z mieszkań spółdzielni. Te mieszkania w szczególnie trudnych sytuacjach są przyznawane dla mieszkańców osiedla, którzy z różnych powodów no, nie mają już prawa właściwie zamieszkiwać na terenie spółdzielni mieszkaniowej, w blokach spółdzielni mieszkaniowej. Proszę państwa, na terenie gminy, znaczy na terenie wiejskim ta remiza już była 3 lata temu rozbudowana o ten drugi etap, czyli tą część świetlicową. Także też tam kosztowało to około 230 tysięcy złotych, zostało to zrobione. W tej chwili potrzeba nam podobnej kwoty, żeby zakończyć temat i zamknąć temat rozbudowy remizy
która będzie służyła zarówno strażakom, jak i na cele kulturalne dla mieszkańców całej miejscowości Gorzyce. Co ostatnio jeszcze udało się zrobić, to wykonaliśmy tutaj rękami pana dyrektora Kotwicy, bo tak to trzeba powiedzieć, dofinansowaniem gminy remont sali gimnastycznej w gimnazjum. Jest piękna sala, odnowiona. Kosztowało to prawie 84 tysiące złotych. Proszę Państwa, budujemy też zarówno dla Was, jak i mieszkańców Solecka, jak i mieszkańców Solecka Ogniska most, który uzyskał dofinansowanie 2 miliony złotych. Ten most w przyszłym roku, w czerwcu, będzie oddany do użytku, będzie służył wszystkim, skracając drogę do Ognisk, do Grębowa, do Tarnobrzega. Mamy w tej chwili, jeśli trzeba będzie jeździć do Tarnobrzegu, to na pewno będzie krótsza droga, bo mamy obwodnicę Grębowa i budowany jest wiadukt od strony Mickiewicza, więc dojazd do Tarnobrzega po wybudowaniu tego mostu, oddaniu go do użytku, na pewno, może tak powiem, nie na pewno, na pewno będzie, znaczy, wydaje mi się, że będzie znacznie krótsza, spokojniejsza, łatwiejsza droga do spania się, skomunikowania się z Tarnobrzegiem. Terminu modernizacji, która tutaj jest w kilku zdjęciach. O placach zabaw tutaj już pan sekretarz mówił. Proszę Państwa, też w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich wykonujemy w tej chwili wykonanie czterech placów na terenie Sołec, Motycze, Zalesie, Furmany i Orliska. Te place już miały być wykonane, w tej chwili wykonawca jest w Złoce i deklaruje, że na 100% w tym roku te place odda. Będzie nas to kosztowało 440 tysięcy złotych, dofinansowanie w wysokości 70%. Minus kary właśnie. Ale karami musimy się podzielić z Urzędem Marszałkowskim, także to jest ten ból, że te kary nie zostają u nas w gminie, tylko w proporcji 30 do 70% musimy się podzielić z marszałkiem. No, dokonała się też tutaj taka korzystna przebudowa ulicy Sandomierskiej, czyli drogi krajowej od właściwie cmentarza Powod na Łęku. Są kontrowersje dotyczące skrzyżowania samego. Informacja jest dobra, dzisiejsza taka, że w przyszłym tygodniu wchodzi firma wykonawcza, która zaprojektowała i ma wykonać oświetlenie tych przejść na pieszych. Także to najnowsza informacja jest taka, mimo że wcześniejsza była, że tego oświetlenia nie będzie w tym roku, tylko w styczniu. Tutaj mamy informację od wykonawcy, że postara się to w ciągu tygodnia zrobić. W poniedziałek ma się zgłosić po zgodę na korzystanie ze słupów na terenie tutaj od cmentarza w stronę ulicy Sandomierskiej. Proszę Państwa, oceniajmy inwestycje po całokształcie. Mamy zastrzeżenia do tego skrzyżowania, ale nie my ustalamy reguły i nie my projektujemy. Tutaj Generalna Dyrekcja Projektując miała główny cel ograniczenie prędkości poprzez spowolnienie ruchu. Taki był projekt, na to dostali pieniądze i to spowolnienie ruchu ma właśnie mają wymuszać te wysepki, to oznakowanie i te wąskie 3-metrowe pasy. Tak to było zaprojektowane i główny argument jest taki, że ma to spowolnić ruch. Czasem spowalnia w ten sposób, że dopiero na wysepce ktoś się zatrzymuje, ale to też, proszę Państwa, świadczy to o, przede wszystkim o nieuwadze kierowców. No niestety tak jest. My wiemy i jeździmy ostrożnie. Osoby z zewnątrz też powinny się dostosować do warunków jazdy i do ograniczeń. Proszę Państwa, nie pomogą nawet ronda, na które też wjeżdżają nawet autobusy. No. I ktoś może krytykować, że to rondo jest nieprawidłowe. Jest rondo odpowiedniej wysokości, odpowiednio oznaczone i tak się zdarzają takie rzeczy. Więc tutaj dla pieszych na pewno to jest ułatwienie, proszę Państwa, bo piesi są chronieni nawet na tej wysepce. Chociaż licho nie śpi i czasem ten pieszy się też zagapi. Wejdzie, a kierowca nie zawsze jest w stanie zauważyć. Może być ciszej trochę, niech jeden
człowiek mówi, dopiero zacznie się rejestrować. A później jak skończy wójt, to będzie cisza. A jak wyjdziecie na zewnątrz, to... Proszę Państwa, tak postaraliśmy się wyliczyć, ile tych... Ile wybudowaliśmy, znaczy czasem się pojawiają takie głosy, że nie ma miejsc parkingowych, nic się nie zrobiło w tym względzie. Proszę Państwa, podsumowaliśmy to, co udało nam się zrobić w ostatnich latach, to 150 miejsc parkingowych dobrych zostało wykonane. 19 pod grupy socjalne. Tylko jeszcze, proszę Państwa, gdyby było drugie 150, to też by było być może mało. Także zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy ograniczone też możliwości, bo tych terenów pod parkingi nie mamy za wiele. Część terenów, duża część zajmuje, są to tereny spółdzielni mieszkaniowej i prywatnych właścicieli też. I tutaj też mamy blokady. Nie udało nam się, proszę Państwa, w tym roku zrobić remontu na ulicy Komisji Edukacji, chociaż była przymiarka, mieliśmy dokumentację. Niestety po przeanalizowaniu i monitorowaniu sieci kanalizacyjnej są tak duże ubytki na połączeniach sieci w rejonie ulicy Edukacji, że trzeba przebudować tą sieć. Więc proszę Państwa, zgłosiliśmy też część terenów na osiedlu, część sieci kanalizacyjnych, wodociągowych jako straty po powodzi i po tej nawałnicy lipcowej. I mamy pozytywną opinię wojewody na temat tych strat i jeśli w przyszłym roku, a mam nadzieję, że rezerwa celowa na usuwanie skutków nawałnic, powodzi w przyszłym roku też będzie uruchomiona, to mamy podkładkę, mamy protokół, w którym możemy się ubiegać o te środki. I w ramach tych protokołów, które zostały w jesieni tutaj przeprowadzone i zostały zweryfikowane, są szanse, że pozyskamy troszkę środków zewnętrznych na remonty wodociągów i kanalizacji na terenie osiedla. Pomogliśmy, proszę Państwa, te chodniki na ulicy Edukacji zrobić i parkingi. Ale za rok, dwa trzeba by to rozkopywać, więc z całym ciężkim sercem, ale zrezygnowaliśmy z tej inwestycji w tym roku. Mamy uzgodnienia, proszę Państwa, jeśli idzie o chodnik w stronę gminy Zaleszany, w stronę granicy gminy Zaleszany. Generalna dyrekcja umieściła ten projekt na 71. miejscu w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa, który generalna przygotowała na następne lata. 71. miejsce w kraju, ale w skali województw, kiedy mamy 17 województw, nie pomyliłem się, czy 16, 17. To już jest 3-4 inwestycje na województwie. Więc zwykle tych inwestycji było 4-5, realizowała Generalna Dyrekcja Oddziału w Rzeszowie. Więc jeśli środki będą ponowne, to jesteśmy w stanie w przyszłym roku to zrobić, jeśli generalna zabezpieczy w części pieniądze na materiały. Wykonaliśmy projekt, mamy pozwolenie na budowę, tylko kwestia współpracy, ponieważ to jest w pasie drogowym, drogi krajowej, więc generalna dała nam zgodę na dysponowanie pasem drogowym przy drodze krajowej. Jeszcze nie mamy deklaracji, że oni dołożą te pieniądze w przyszłym roku, budżet będą uchwalać po nowym roku. Mam nadzieję i idą takie działania, żeby ten odcinek, jeśli nie cały, to przynajmniej duża część tego odcinka do Motycza czy dalej jak mówię, została wykonana. Trwają uzgodnienia na różnym szczeblu i trwają uzgodnienia i naciski, lobbying tak zwany, żeby ten chodnik zmieścić, bo też trwa to kilka lat. Udało nam się, proszę Państwa, tylko w pierwszym roku zrobić dokumentację, w następnym roku zrobić ten kawałek od kościoła do Biedronki. Też to jest jakiś sukces mały, bo to jest krótki odcinek, ale udało się to zrobić. W tej chwili czekamy od Biedronki do granicy gminy Zaleszany. Jeśli się nie uda, proszę Państwa, w przyszłym roku, to pewno podzielimy to na dwa etapy i będziemy coś realizować.
Mamy prawo dysponowania gruntem, jeśli generalna nie przeznaczy środków, to być może z własnych środków uda się coś wygospodarować i po prostu zacząć inwestycje no, między Biedronką a ulicą Działkowców albo w rejonie CPN-u. No, tutaj ciężko to będzie, jeśli będzie to gmina musiała sama zrobić. Bo po to są koszty ogromne. Tam jest planowana też przebudowa tej sieci oświetleniowej, ponieważ nie da się tego chodnika zmieścić między rowem a granicą własności już prywatnej. Proszę Państwa, jeszcze jedno tutaj, bo w tej chwili trwają, znaczy w tym roku od początku i w zeszłym roku już trwały tutaj bardzo duże zabiegi pochwale naszych strażaków z terenu gminy Gorzyce i szczególnie OSP Gorzyce o pozyskanie sprzętu do ratownictwa, zarówno wodnego, jak i do sprzętu, który będzie pomagał strażakom w przypadku wypadków drogowych, w przypadku pożarów. Gmina do tego dokładała nieduże pieniądze. W większości były to pieniądze zewnętrzne, ale trzeba było się tutaj napracować. Zarówno strażacy, jak i urząd gminy to koordynował. Czasem tutaj też i wiele razy pomagali.